Dzień dobry, witam Państwa. Oskar Tarnowski, program Prawo od Podszewki. Dzisiaj poruszymy temat praktyczny, natomiast o dosyć dużej doniosłości, bo porozmawiamy o przekazywaniu nieruchomości, o tym, jak to kluczowy proces dla rodziny, jak powinien być starannie przygotowany. Porozmawiamy dzisiaj z mecenas Magdaleną Sochą-Łatwińską. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Z Kancelarii Dawid i Partnerzy. No więc tak, zacznijmy troszkę od tego, że mam różne formy przekazywania tej nieruchomości. Jakbyśmy mogli rzucić trochę więcej światła, jakie są to przepisy i jakie te formy występują. No, oczywiście. Najczęstszą formą przekazania nieruchomości jest oczywiście darowizna. Można też tą nieruchomość przekazać umową dożywocia, można również przekazać dopiero w testamencie, czyli darczyńca, no powiedzmy tutaj w tym momencie testator, może dopiero może za życia rozporządzić tym swoim majątkiem. Każda ta forma ma swoje plusy i minusy. Darowizna, wiadomo, jest formą taką najbardziej bezpośrednią, bo jeśli chcemy przekazać tę nieruchomość już i teraz, więc ją przekazujemy. Natomiast przekazanie nieruchomości testamentem, tak jak powiedziałam wcześniej, nastąpi dopiero po śmierci spadkodawcy. Wszystkie te formy, czyli i darowizna, i przekazanie przez testament, wiąże się ze zwolnieniem od podatku takich osób, bo jest to podatek od spadków i darowizn. Jeśli mowa tutaj o tak zwanej grupie zerowej, nawet nie grupie pierwszej, a grupie zerowej, chodzi tutaj o wstępnych spadkodawcy, małżonka, rodziców. Osoby takie, jeśli złożą do Urzędu Skarbowego druk SDZ-2 w ciągu 6 miesięcy od albo stwierdzenia nabycia spadku, czy od poświadczenia dziedziczenia, czy też od sporządzenia aktu notarialnego umową darowizny, będą zwolnione od zapłaty takiego podatku. Umowa dożywocia jest to troszkę inna forma przekazania nieruchomości potomkowi, bo o tym tutaj mówimy. Jest to taka umowa dwustronna, która rodzi zobowiązania dla obydwu stron tego stosunku. I tutaj już będzie niestety podatek troszkę wyższy, bo będzie to podatek od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% wartości przekazywanej nieruchomości. Także z tych względów jest to forma mniej korzystna podatkowo, ale bardziej zabezpiecza interes zbywającego nieruchomość. Rozumiem. A czy istnieją jakieś takie potencjalne zagrożenia związane z darowizną, zwłaszcza w takim kontekście, kiedy osoba chce mieszkać jeszcze w tym mieszkaniu? Czy są jakieś problemy, które mogą wyniknąć? Znaczy tak, jeśli rzeczywiście darujemy nieruchomość, no to wyzbywamy się niejako jej własności. Nie mamy już wpływu na to, co się z tą nieruchomością będzie działo. Oczywiście, jeśli mówimy tutaj o stosunkach rodzinnych, to pewnie darczyńca nieraz za wolą obdarowanego może pozostać w tym domu, ale lepiej zabezpieczyć to na przykład służebnością, tak? Czyli takim ograniczonym prawem rzeczowym, które daje darczyńcy możliwość zamieszkiwania w tym domu. No nie tylko jemu, bo też jego małoletnim dzieciom czy małżonkowi. To ograniczone prawo rzeczowe można również tak sformułować, by także po śmierci obdarowanego osoby te miały prawo zamieszkiwać w tym mieszkaniu. Przejdźmy w takim razie może troszkę do formalności. Prawo cywilne daje nam tak szereg swobód w zakresie i treści umowy, i formy, natomiast wydaje się, że w przypadku nieruchomości no, jest tu większy ciężar gatunkowy i ta forma notarialna musi być. Czy tak jest rzeczywiście? Oczywiście. Do przeniesienia własności nieruchomości, czy to umową darowizny, czy dożywocia, czy też sprzedaży nieruchomości, wymagana jest forma aktu notarialnego. Jedynym wyjątkiem jest tutaj przekazanie nieruchomości w formie testamentu, bo nie zawsze musi to być testament notarialny, także nieruchomość można przekazać sporządzając testament własnoręcznie. My często spotykamy się z taką sytuacją, że te spory dotyczące spadku występują, ponieważ no, jest to majątek, dobytek. Niestety tak. Zdarza się to nawet w literaturze, w filmach. No więc właśnie, czy istnieją jakieś takie instrumenty, które pozwoliłyby ewentualnie
formalnemu spadkobiercy podważyć darowiznę, która została wykonana za życia ze względu na to, że ma jakieś wątpliwości co do słuszności i sprawiedliwości takiej darowizny. Podważyć to rzeczywiście mocne słowo, natomiast rzeczywiście, jeśli ta darowizna została dokonana w takich okolicznościach, gdzie wątpliwa jest swoboda woli spadkodawcy, wówczas można starać się doprowadzić do unieważnienia tej czynności prawnej. Natomiast osoba taka musi wykazać, że taka czynność prawna dotknięta była jedną z wad, które określone są w kodeksie cywilnym. I tutaj na przykład darczyńca nie miał swobody czy świadomości co do tej czynności, nie wiem, nastąpiło to przepisanie, przekazanie, darowanie nastąpiło przy pomocy groźby lub podstępu skierowanej do takiej osoby albo lub osoba taka pozostawała w błędzie co do czynności prawnej, treści czynności prawnej takiej. Niestety niezbędne jest wytoczenie powództwa w tym zakresie. Są to sprawy, które rzeczywiście bardzo długo trwają postępowania w nich. Najczęściej też dlatego, żeby sprawdzić, czy ten darczyńca, czy też spadkodawca miał zdolność do takiej czynności prawnej w zakresie świadomości, czy też swobody dokonania tej czynności, niezbędne są opinie biegłych medyków, często różnego zakresu, a nawet i gerontologów. Dlatego to wszystko trwa. Te opinie są sporządzane nieraz kompleksowo, nieraz po kolei. No to wszystko powoduje, że proces o unieważnienie takiej czynności prawnej trwa. Jak myślimy o nieruchomości, no to oczywiście myślimy też o rodzinie, o małżeństwie. No więc właśnie, co w takiej sytuacji, jeżeli nieruchomość należy do majątku wspólnego, czy osoba, która ją dysponuje, ma pełną swobodę, czy jednak te kwestie małżeńskie są ważne i pod względem prawnym, i pod względem pewnie też emocjonalnym? Wiesz, dokładnie. Jeżeli rzeczywiście między małżonkami istnieje wspólność ustawowa małżeńska i ta nieruchomość, którą jedno z małżonków chce przekazać, objęte jest to tą wspólnością, to rodzi to problem, ponieważ nie można bez zgody drugiego małżonka przekazać takiej nieruchomości. Oczywiście inaczej sprawy się mają, jeśli nieruchomość, którą jeden z małżonków chce rozporządzić, należy do jego majątku odrębnego, czyli takiego majątku, który został nabyty przed zawarciem małżeństwa, albo takiego majątku, który otrzymał, ale wyłącznie do swojego odrębnego majątku, czy też strony nabywały w trakcie trwania wspólności majątkowej, ale nabycie danej nieruchomości wyłączyły po prostu do majątku odrębnego jednego z nich. Wówczas, jeśli to stanowi ten majątek odrębny, małżonek może swobodnie nim dysponować. Już troszkę notyfikowaliśmy fakt, że zdarzają się spory w tym temacie i zdarzać się niestety będą. Natomiast czy istnieją jeszcze jakieś inne czynniki prawne, które można byłoby wziąć pod uwagę, żeby po prostu tych sporów uniknąć, zminimalizować je? To byłby złoty środek i powiem szczerze, najrozsądniej chyba wydaje się, jeśli myśli się o tym przekazaniu nieruchomości nie u schyłku swojego życia, tylko znacznie wcześniej, ponieważ można wybrać stosowną formę. Mam tutaj na myśli, jeśli jest to nieruchomość, która jest jedynym majątkiem i zamieszkujemy w niej, no to trudno ją przekazać darowizną i ryzykować swoją przyszłością, swoim losem, co się zadzieje w razie W. Natomiast jeśli oczywiście nie jest to jedyna nieruchomość w majątku takiej osoby, która będzie rozrządzała tym majątkiem, swobodnie ma gdzie mieszkać, może to zrobić prędko i tak jak chce. Natomiast odwlekanie wydaje się tego do ostatnich chwil życia, bo tylko kiedy jest ta ostatnia chwila życia, trudno jest to sprecyzować. Ale mam tutaj na myśli, że człowiek jest jeszcze w pełni świadomy tego, co robi. Ta wola nie jest na nim wymuszana poprzez jakieś trudne położenie spowodowane chorobą czy niedostatkiem z innych przyczyn w takich sferach bieżącego życia. Lepiej będzie to zaplanować za życia. I tak samo chyba i takiego w pełni świadomego, że tak powiem, w zdrowiu i fizycznym, i psychicznym. Ponieważ często dochodzi do takich sytuacji, z którymi spotykamy się niestety w sądzie, że przychodzi jedna strona takiego sporu, dajmy na to jedno dziecko, i mówi: tata
3 dni przed śmiercią darował albo sporządził testament, ja z tego majątku nie mam nic, dostał tylko brat czy siostra. No i właśnie, żeby wykluczyć takie sytuacje, wydaje się, że rodzice, jak chcą przekazać potomkom, czy dzieciom, czy wnukom, no bo czasami dochodzi do sytuacji, że ich dzieci nie mogą dojść do dziedziczenia z różnych względów, albo nie żyją, albo są po prostu wydziedziczani, no to lepiej to zaplanować. No więc dobrze, rozmawiamy o tym aspekcie temporalnym, że jednak należałoby te kwestie rozwiązać na tym wcześniejszym etapie. Natomiast no, zastanawiam się, czy nie istnieją okoliczności, gdzie te sprawy wypadałoby zostawić jakby już po śmierci. Czy takie konteksty występują ogólnie? Wydaje się, że tak, no bo jeśli osoba, która ma zbyć, że tak powiem, na rzecz potomków tą nieruchomość i to jest jej jedyna nieruchomość, w której zamieszkuje, to może lepiej pozostawić ją do dziedziczenia. I teraz też pytanie, czy dziedziczenia ustawowego, czy testamentowego, bo jest wiadomo krąg osób, które odziedziczą z ustawy. Jeśli to jest ten sam krąg osób, które miałyby dziedziczyć z testamentu, czyli testator chce, aby dwójka wyłącznie jego dzieci, nie mając już małżonka, zaznaczam, skorzystała i ten majątek został między innymi podzielony, to już nie trzeba robić testamentu, bo wiadomo, że z ustawy również nabędą to w równych częściach. Taka forma oczywiście będzie sprzyjała spadkodawcy, bowiem nie będzie on ryzykował tym, że zostanie, nie wiem, na starość wygoniony z tego domu, źle traktowany, nie będzie wdzięczności wśród tych dzieci, które zostały obdarowane. No, nie ryzykuje, że tak powiem, swoją sytuacją w żaden sposób, prawda, majątkową. Tak podsumowując, myślę, że nakreśliliśmy to, że jednak warto byłoby się tymi sprawami zająć, bo potem konsekwencje, odkręcanie, prawne problemy mogą być dosyć duże. Ja dziękuję za obecność w naszym studiu. Dzisiaj ekspertem w tej dziedzinie była mecenas Magdalena Sacha-Łatwińska. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Ja Wam też widzom serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym programie.